Witajcie drogie dziewiarki, nastał luty, niestety śniegu nadal brak, myślę, że nie będzie już zimy i w związku z tym mam tutaj różne włóczki, myślę, że absolutnie nie są one zimowe. Mam różne próbki, w tym dwie próbki są zrobione specjalne na prośbę Anowi, pozdrawiam. Porównam dwie włóczki wykonane w różny sposób. No i tutaj mamy próbki nowej włóczki. Chciałam Wam również pokazać w gazetkach, co mnie chwyciło za serce. A właściwie głównym powodem, dlaczego tutaj siedzę i mówię do Was, jest chusta, której historię znacie. Kto oglądał poprzedni odcinek, wie, że było zaczynane o tutaj, tu, od sześciu oczek. No i chusta gotowa wygląda tak. Jest to jeden motek włóczki Infinito. Tutaj, o, specjalnie zostawiłam, żeby pokazać, ile mi zostało. Myślę, że jeszcze mogłam poszaleć z kilkoma rzędami, ale to byłoby to już taki hazardzik, wystarczy czy nie wystarczy, więc po prostu zakończyłam. I mówię o tej chuście, ponieważ na naszej stronie jest dostępny wzór do pobrania na chustę, asymetryczna chusta wykonana z włóczki Infinito. Powiem Wam, że to jest moja interpretacja tego, ponieważ nie wykonałam dokładnie według wzoru, z tego powodu, że zaczęłam od razu na grubszych drutach niż polecali, więc wiedziałam, że moja chusta będzie inna. W oryginale na samym dole są trzy powtórzenia ażuru. Także dziergana jest na mniejszych drutach. Moja wygląda tak. Kolory pięknie przechodzą. Włóczka Infinito. Jest to włóczka będąca produktem firmy Atelier Citron. Mniej więcej wygląda to tak. Także ten jeden motek wystarczy właśnie na takie otulenie się chustą. Infinito, produkt firmy Atelier Citron, jest bardzo delikatną wełną merino. Kolory powtarzają się tylko raz w motku. Zaczynamy zazwyczaj, kto kupił albo kto ogląda na stronie, widzi motek, w którym jest kawałek białej niedofarbowanej nitki. Jest to celowe. Ta niedofarbowana nitka jest odcinana, żeby było wiadomo, gdzie jest początek. I w tej chuście można sobie tak dowolnie poszaleć, że tak to nazwę, że zacząć od jasnego końca i wtedy ażur mamy na ciemnym końcu. Także można różne wersje sobie wymyślać na podstawie jednego wzoru. Konstrukcja jest podobna do chusty z jaka, o której kilka odcinków temu był film. Bardzo przyjemna w dzierganiu. Ażur jest prościutki. Także cały projekt jest bardzo sympatyczny i taki wdzięczny w obsłudze, że tak to nazwę. Także chusta z Infinito. Główny powód, dla którego się tutaj dzisiaj z Wami spotkałam. Także tutaj ładnie tak powieszę. No cóż dalej. Mamy tak. Chciałam Wam porównać dwie włóczki. Tu mam próbkę. Z włóczki, jako że idzie wiosna, to widać po pogodzie i kwitnących roślinach. Także mamy włóczkę Marlene. Niedawno pojawiła się nowość włóczka Marlene Lux. Różnią się między sobą głównie tym, że jest dodatek srebrnej, złotej niteczki i tak zwane kokony, czyli te zgrupienia w Marlene Lux. To jest ten kolor, z którego wykonałam próbeczkę. Są w tych właśnie zgrupienia są świecące, co naprawdę bardzo podnosi urok włóczki. Spójrzcie na kolorze ekry, jak pięknie to delikatne złoto prześwieca. Tutaj, żeby było nazwę widać. Kolor ekry. Nie ma wielu kolorów, one są takie klasyczne właśnie, dla pań lubiących szarości. Motek 50-gramowy ma 140 metrów. Tutaj jest piękny brązik, taki cappuccino. No i tak właśnie wracając do tej włóczki. Tutaj zrobiłam polecana grubość drutów, to jest między 4 a 4,5.
Ja tutaj nabrałam oczka na druty numer 4. Po kilku rzędach, ogólnie pierwsze rzędy, jest to włóczka, paluszki się muszą nauczyć ją dziergać w związku z obecnością tych kokonów. I po kilku rzędach stwierdziłam, że jednak chyba zmienię druty na 3,5. Więc mimo tego, że producent poleca raczej grubsze druty, ja przeszłam na druty w rozmiarze 3,5 i uważam, że w przypadku tej włóczki jest to dobre posunięcie, gdyż wygląda staranniej, czyli ta siateczka, bo ogólnie, proszę zerknijcie, ciało prześwituje przez tę włóczkę. Także do noszenia trzeba mieć pod spodem jakąś koszulkę, więc przerabianie jej na drutach numer 3,5 raczej spowoduje, że będzie mniej prześwitywała. Pod światło wygląda tak. To jest tak zwana lewa strona. A tutaj jest prawa strona. Nie potrafię powiedzieć, która mi się bardziej podoba strona. Obie mają swój urok. Na lewym jerseyu te zgrubienia bardziej widać. Na prawym mniej. Także to takie dylematy dziewiarskie, w którą stronę robić. Tu jest przerobiona pojedynczą niteczką. I w związku z tym, że pojawiła się wersja z błyszczącymi kokonami, a jak wiadomo, ja lubię przerabiać włóczki właśnie świecące z cykinkami i tak dalej. Do tej włóczki dołączyłam sobie takiego, jak my to nazywamy, cukiereczki. Lace firmy Lankyans swoją formą, maleńkim takim moteczkiem, takiego cukiereczka przypomina i tym, że jest tak właśnie zapakowany, tak tylko tutaj złotka brakuje i właśnie z takim cukiereczkiem w kolorze zielonym, bo uważałam, że właśnie te dwa kolorki idealnie mi się zgrają, przerobiłam taką próbkę. I to jest według mnie połączenie idealne. Do tej właśnie cienkiej, letniej włóczki z błyszczącymi elementami dodanie włoska. Ten włosek w dzianinie, on jest takim meszkiem. Tutaj nic nie wystaje takiego, jak to czasami w moherach jest. To jest delikatne, zwiewne i naprawdę idealne. Także próbeczka w połączeniu Lace i Madeleine Lux. Także cukiereczki do próbowania, jest ich tyle kolorów, że właściwie fantazja absolutnie każdej dziewiarki może być zaspokojona. Także tutaj właśnie porównałam dla Was dwie włóczki, Marlene i Madeleine Lux. Tutaj ją dołączyłam, żeby pokazać inne wykorzystanie z włóczką, z włoskiem. Oczywiście nie musi to być lace, można dołączyć dowolną inną włóczkę cieniutką, tak zwane kid silki, czy moherki z poliamidem typu kidys, które są u nas w ofercie. Także tutaj są porównane dwie włóczki. Zapytana, która mi się bardziej podoba, tak i w dotyku, no to powiem, że ta jest no taki. To jest takie dopieszczenie w tym połączeniu tych dwóch różnych włóczek. A ta tutaj pojedynczo to raczej taka właśnie letnia dzianinka bez żadnych fantazyjnych dołączeń. Także fantazja nasza nie zna granic. Łączenie włóczek również, a nawiązując właśnie do tego, to chciałam Wam pokazać parę nowych kolorów tejże włóczki. Także idealne są te nowe kolory. Ten kolor jest po prostu niesamowity. W nowym famie jest sweterek wykonany z tego właśnie koloru. Tu jest taka żywsza mięta. To są nowe kolory włóczki Lace. Lace od firmy Lankyans. Jest to jedyny na rynku tak cienki, tak zwany kid silk, czyli połączenie moheru z jedwabiem. On ma w takim małym motku 25-gramowym, ma ponad 300 metrów, także najcieńszy dotychczas na rynku i mnóstwo kolorów, pięknych kolorów. Także tutaj o właśnie, wracając do tego, te dwa kolory połączone, tych dwóch włóczek. O. Idealny właśnie projekcik na jakieś takie letnie wieczory, dzianinka, kiedy chcemy troszkę zabłysnąć,
kiedy chcemy, żeby nas trochę ogrzało, to dzięki temu. Także tutaj włóczka Marlene Luxe i nowe kolory włóczki Lace. Wśród nowości, jakie zawitały do naszego sklepu, jest włóczka Kylie. Kylie od firmy Langyans. Dla obserwujących stronę spieszę donieść, że nowe uzupełnienie tych moteczków jedzie, także będą też nowe kolorki i uzupełnione starsze kolory. Tutaj chciałam Wam pokazać. Wydawnictwo firmy Lang, dedykowane właśnie tej włóczce. Piękne dzianiny, raczej klasyczne. Nie łączą tutaj Marleny z Lace'em, ale właśnie chciałam Wam tutaj pokazać. Taki kardigan jest jako pierwszy projekt. Kardigan i ja w kolorze zielonym, jak to u mnie bywa, wiadomo, zielony. Wykonałam taką właśnie próbkę tym wzorem. I właśnie na przykładzie tej włóczki, tego koloru i tego tutaj, co Wam pokazuję, chciałam pokazać, jak wybór koloru decyduje o odbiorze danej dzianiny. Czyli włóczka ta sama, wzór ten sam, a na przykład na tej zieleni absolutnie nie widać tej pięknej zmiany, gdzie się zmienia francuski ściek z ażurem. Tutaj widać, tutaj położę na tym, żeby na stole, żeby kamera widziała. Tutaj tego w ogóle nie widać na tej zielonym. Także ciemny kolor włóczki z tymi bardzo prześwitującymi innymi kolorkami powoduje, że tego misternego ażuru nie widać i właściwie można sobie darować wybór takiego koloru i dziergać raczej właśnie z takich, tutaj pokazuję, gdy chcemy mieć ładnie uwypuklony wzór, wybierzmy jaśniejszy kolor. Także tutaj jest właśnie pokazany ten projekt. Tutaj piękny projekt, raglanowe rękawy ażurowe i wzór ażurowy panelowy na środku. Także tutaj właśnie myślę, że ten z zielonego koloru można by wykonać to, gdzie pięknie będą widoczne dziurki. Tutaj dla pań, które lubią oversize tak zwane, czyli dzianiny, które się dzierga w jednym rozmiarze i pasują na wszystkich, od chudej sztabki do bardziej puszystych kształtów. Już tutaj jest taki projekt. Tu wybór koloru nie ma znaczenia. Tutaj mamy taki klasyczny kardigan bez wzorów. Także tutaj też w każdym kolorze to można wydziergać i w każdym będzie wyglądało fajnie. Moje odczucia po wykonaniu próbki i jej wypraniu, no to jest niezwykła pieszczota dla skóry mieć to właśnie tak na gołe ciało zarzucane, ponieważ włóczka jest bardzo delikatna. Tutaj mamy prosty ażurek, też klasyczny sweterek, przydatny w każdej szafie. Zobaczcie. Mężczyznę ubranego w Kylie, prawda, że wygląda bardzo, no tak, świeżo i klasycznie w takim kardiganie. Pod spodem koszulka, także i panowie mogą mieć sweterki z Kylie. No i tu mamy taki sweterek. To jest ten sweterek okładkowy z okładki. Również ja tutaj wykonałam właśnie jeden rząd dziurek. Tym sposobem położę, żeby kamera mogła zobaczyć, że tu są dziurki wykonane według tego wzoru. Gazetka Kylie, włóczka będąca mieszanką wielu włókien, bawełny, wełny i jedwabiu oraz wiskozy. Także próbeczka wygląda tak, bardzo miłe dla skóry. Kupujcie Kylie, dziergajcie z Kylie. Włóczka jest, wchodzi latem, wiosną i latem, ale według mnie, gdyby ażuru dać mniej, jest to absolutnie włóczka całoroczna, tym bardziej, jeżeli się weźmie do przerobienia ciemniejszy kolor, który, jak wiadomo, i zimą pasuje do różnych strojów, dołów, bluzek, koszul i tak dalej. Także tutaj są dwie próbeczki Kylie, tutaj były Marleny.
Jeszcze Wam chciałam pokazać nowe gazetki, które się pojawiły u nas. Werena, bardzo lubiana przeze mnie gazeta. Tak niedawno odgrzebałam, z którego roku posiadam mój pierwszy egzemplarz. Więc mój pierwszy egzemplarz posiadam z roku 1989. Także można powiedzieć, że z tamtego wieku. Był to pierwszy egzemplarz kupiony dawno temu na dworcu PKP w Hanowerze po niemiecku. Także Werena nadal żyje, mnóstwo projektów tu jest, ale chciałam Wam pokazać dwa. Jeden z nich, oczywiście wiosna, prawda? Wiosna jest. Tutaj jest projekt z włóczki, którą można kupić u nas. Włóczka się nazywa Lusso. No właśnie tak chciałam pokazać, że Lusso może mieć różne oblicza. I tutaj ma oblicze takiego piórkowego sweterka, dość luźnego, z takim opadającym golfem i rękawki takie fajne. Całość jest po prostu, określę, taka fajna. W pasy różne kolorki. Także to jeden z projektów, włóczka Lusso w Werenie. Tutaj będzie zaraz powalająca, tutaj położę może tak. O, projekt z włóczki Mohair Luxe Langa. Zerknijcie. Poncho, szal, można z tym zrobić, otulić się, owinąć na różne sposoby. Także ażurowy wzór i piękna, duża dzianina, wielofunkcyjna. Także tutaj jest to przykład wykorzystania włóczki Mohair Luxe. I jeszcze tu chciałam pokazać. Włóczka Passione. Passione jest alpaką, również od Langa. Jest mieszaniną alpaki z poliamidem. I tutaj jest właśnie wykonany taki sweter w ramby, dwukolorowy. Passione, warte spróbowania. Jest to włóczka bardzo ciepła w gotowej dzianinie i lekka. Czyli coś, co chcemy, żeby było ciepłe, nie musi być bardzo ciężkie, nie trzeba zużyć dużo motków. Passione właśnie takie jest. I oczywiście cała gazetka, wiele jest różnych fajnych projektów. Tutaj mamy rzecz wykonaną od boku do boku. Tutaj jest projekt z włóczki Langa, taki sweterek z wzorami strukturalnymi. Także gazetka Werena, dostępna u nas w sklepie, nowy wiosenny numer. Ja oczywiście do mojej kolekcji dołączyłam już ten numer Wereny, no bo jeżeli mam od roku 89, to muszę mieć każdy. Także gazetka Werena. A tu mamy dwie gazetki w języku polskim. Również chciałam Wam coś pokazać z tego, z tej zawartości. Coś, co mnie właśnie zainteresowało. Także tutaj mamy gazetkę, tak wygląda. I w tej gazetce jest wiosna, zielenie piękne, różne kolory. W tej gazetce mamy takie kolorowe bolerko. Ono jest tu wykonane z innej jakiejś włóczki, ale to jest nieistotne z jakiej włóczki, ponieważ o tych parametrach włóczek jest mnóstwo na rynku. Można wykorzystać, bo to są cieniutkie moherki, tak zwane kicirki. Można z Lanegatto, z Dropsa można wykorzystać, ale zainteresowało mnie to z tego powodu, że to jest idealny projekt na wykorzystanie różnych resztek moherkowych. Czyli rzeczy, które nam zostały z różnych projektów, jest ich za mało, żeby zrobić samodzielny projekt, a tutaj połączyć je i po prostu fantazji dać upust i po prostu dziergać. Prosty ażur, bolerko wielokolorowe z resztek moherkowych. Także to jest, cała gazetka jest bardzo interesująca, ale właśnie to, właśnie jako wykorzystanie, bo mi na przykład zalegają różne z różnych projektów moherki, jako przykład wykorzystania resztek moherkowych w tej gazetce. A tu mamy Sandrę Extra Dzianiny. Tak wygląda okładka. A w tej gazetce to po prostu jak zobaczyłam ten szal i zobaczyłam z jakiej włóczki on jest wykonany,
zerknijcie tutaj, o na to, o na ten projekt, o na to. To jest szal wykonany z włóczki lino od Langa. Piękny, ciężki właśnie, taki bardzo ozdobny, przepięknym ażurem wykonany szal jako przykład wykorzystania lnu od Langa, który jest w formie takiej tasiemkowej. Ja zrobiłam w tamtym roku z trzech kolorów sukienkę. Wiem, że różne wersje tych kolorów kupowałyście i myślę, że wiele fajnych sukienek powstanie. A tutaj Wam pokazuję szal, który można wykonać z tej włóczki, właśnie taki do letniej sukienki. Piękny. Proszę tylko zerknę. To jest numer projektu 7. Ile motków na to potrzeba? Żeby tak od razu było wiadomo. Na ten projekt potrzebne jest 9 motków lnu i druty numer 5. O tutaj, tu jest właśnie. Przepis wykonania jest króciutki, schemat. 9 motków, myślę, że posiadanie mniejszej ilości motków po prostu powoduje, że się ma krótszy szal, ponieważ ten szal ma rozmiar 50×200. Ale właśnie jeszcze, tak właśnie przypomniało mi się, co ja tu widziałam. Jako że ja lubię bawełny tasiemkowe, to był tutaj, był wzór na sukienkę z gammy od Langa, no bo jakby inaczej. Tutaj, zerknijcie, no tak może zrobię. O, ta zielona sukienka, ażurowa, taka dopasowana, jest wykonana z włóczki gamma. Gamma, bawełna tasiemkowa, 50 gramów to około 160 metrów, z tego co pamiętam. Mam z gammy kilka projektów, wszystkie żyją, wszystkie czasami są prane w pralce na programie wełnianym, także nic im się nie dzieje, bawełnę polecam z czystym sercem i warto mieć jakieś dzianiny właśnie letnie z tej włóczki. Także jak widać, wiosna u nas. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za to, że jesteście, że zaglądacie, że komentujecie. Do następnego razu.